Cześć wszystkim. Znowu pan 7. Nasze ciąg Arkanum. Dobra, pogadajmy z tym panem. What do you want? Witaj. Kim jesteś? My name is Geoffrey Tarlandash. And who, might I ask, are you? Geoffrey Tarlandash. Jestem Carl. Co tu robisz? I'm tending to my own business. That's what I'm doing. I swear the manners of the peasantry. Prawie pomyślałbym, że posiadasz jakiekolwiek poczucie humoru. Perhaps you're not as ignorant and as bland as you look, stranger. You've at least the brain power to conceive an amusing response. Nicely done. You've not the barbarian upbringing I expected. Jaka jest tak. A kim ty jesteś właściwie, Geoffrey? Mine? Oh, the usual, raised in Caledon, schooled in Tarant, summers off the coast of Catan. I'm of the Falsburg, Tarlandashes, you know that sort of thing. I spent a few years in Tula among the old wizards. Bloody boring bunch of old codgers. Zanim go nie wyrzucili. Oh, I dabbled in the necromantic arts, mainly on the darker side. Little of this and that. I've a job waiting for me in Tarant with one of the newer mage consortiums. If I've ever a mind to go there. Konsorcjum magów, ciekawe. A co tak właściwie robisz tutaj? Haven't you heard? Ashbury has a problem with its cemetery. Seems they've got bloody zombies just sprouting up from the ground every night, and nobody knows why. I just happened to be traveling through here on my way back to Caledon, and I thought I'd look into the matter. Co myślisz, co jest problemem? Well, just between you and I, there's quite a famous individual buried here in the Ashbury graveyard. A fellow by the name of Malachi Wrench, who was quite a necromancer in his time, wrote a few controversial texts, that sort of thing. Ale jest martwy, prawda? Yes. I'm getting to that. I think the old chap was buried with something powerful. And whatever it is, finally got out, and now every dead John and Barry in this town is coming back to dinner. quite a good story, if that's your cup of tea. I co? And so, I want whatever the hell is down there. And I plan on finding out just as soon as I can figure out a way to get rid of these bloody zombies. Może ja mogę przy tym pomóc. Yes, you just might be useful after all. I'd be willing to offer you 500 gold pieces for whatever is raising these zombies. Możemy pracować razem przy tym. Splendid! Let's get to work then. Świetnie. Dobra, i to był chyba głos jego awansu. Tak. Ponieważ dołączyliśmy go na poziomie 12, ale automatycznie awansował na 15 dzięki zmianom z Multiverse Edition. Dobra, zobaczmy, co ty właściwie masz. Masz Willpower. Masz większość z nekromancji, czarów i ognia, i to chyba tyle. A, jeszcze trochę mocy. Powinieneś być dobrym dodatkiem do drużyny. Dobra, wyposażmy cię, ponieważ mam dla ciebie rzeczy przygotowane z grubsza. Mówiąc rzeczy, mam na myśli dwie rzeczy. Bo ty już nawet posiadasz. Dobra, będziemy musieli znaleźć jakąś lepszą magiczną szatę. Aż to chyba raczej nie wystarczy. No cóż, nadzieję, że bardziej będzie używał magii niż czegoś innego. Dobra, w każdym razie już nie będziemy się bawić zombiakami. Wszystko zrobiliśmy. Dobra, idźcie przodem. To, co nas interesuje, znajduje się na dole. Raczej tutaj.
Są zamknięte drzwi, tak? Dobra, momencik, bo te drzwi będą problemem w takim razie. Rozdawało mi się, że tam jest zejście niżej, ale się myliłem. Dobra, możemy to jeszcze inaczej załatwić. Na szczęście mamy jedną laskę dynamitu zaległą. Odsuń się, psa. Ups. Sorry, psie. Tego nie przewidziałem. Dobra, zróbmy to lepiej teraz. Nie podchodźmy bliżej. Na odległość możemy podłożyć dynamit. Dobra. Idą w naszym kierunku. 0% trafienia. Tak lepiej. Ups. Dobra, to bolało. Dobra, i to tyle? A. Teraz się nas to interesuje. Zejście niżej. Ciekawy młot. Dobra, w każdym razie to na pewno też się przyda. I Virgilu, czy możemy poczekać godzinę? Możemy. A, ty jeszcze jedną. Dobra. To schodzimy na dół. Dobra. Po prostu częstujmy każdego szczura. Jeffrey, słyszałem, że jesteś ponoć magiem. Mógłbyś to zaprezentować? Czy tylko magii używasz w ostateczności? Na to, że nic tutaj nie ma na tym poziomie. Schodzimy na dół. Sporo ich. Jeffrey tylko odsunął się. Nie chce mieć z tym nic wspólnego. A niezłe obrażenia, ale te zombiaki jednak sporo mogą wziąć na klatę. Dobra.
No to cóż, zwiedzamy. W sumie niech moi towarzysze się tym zajmą. Jest trochę zbyt ciemno, żeby strzelać. Dobra, żadna z tych wygląda na to, że nie jest żadnym pojemnikiem. Dobra, ślepy zaułek. Jeffrey, właściwie jak twoje zdolności do walki? Tragiczne. Słabo, bo będziesz dalej walczył wręcz i unikał rzucania czarów. Będziesz bardziej siebie ranił krytycznymi pudłami niż cokolwiek zrobisz pożytecznego. A cóż. Nie ma. Jakieś silniejsze. Szare? Jeszcze nie widzieliśmy póki co. Amunicja spoko, nie ma z tym problemu. Dobra, tutaj jest jakaś duża grupa, może za chwilę tam zejdziemy. Zobaczmy, co jeszcze tutaj mamy. Dobra. Wyjście. Dobra, zobaczmy, co powiedzą na to. To spauzujmy. Pedra nie trują. Pies jest trochę w terapatach. Mam nadzieję, że Jeffrey weźmie się do czarowania. Jeffrey, co uznasz za sytuację wartą tego, żeby zacząć rzucać czary, co? Dobra, zajmijmy się może tym zielonym. Możemy spróbować też rzucić jeszcze jeden ten. Okej, to nieźle zadziałało. Za tym, że skupiłem ich wszystkich uwagę na siebie. Ciekawą taktykę stosuje Jeffrey. Jedno dziabnięcie i potem ucieka. Dobra. Ekspy jakoś idą. Okej, to wygląda jak zejście w górę, ale jest zejściem niżej. Co my tutaj mamy? Więcej zombiaków. Spauzujmy. Część z nich może być problematyczna.
tak długo, jak tylko zużywa cały swój ruch, całą swoją turę na ruch, to nie, nie ma z tym problemu. Dobra, możemy obrzucać. Dobra, to może poczekajmy. Ten gość jest chyba szybki, z tego co pamiętam. Dobra. Sok się nim szybko zajął. Dobra, on miał chyba dosyć duży poziom. Gdyby nie to, że Sok go zabił dosyć szybko, to mógłby sprawiać problemy. Dobra, to jest ten kryształ. Ta. 22 poziom właśnie. Dokładnie. Splendid. It seems I picked a competent companion after all. Now if you'll hand over the gem, I'll give you your money. Proszę, trzymaj. Thank you ever so much. This will come in handy, I'm sure. Say, perhaps we should continue on together. You're quite tolerable once a chap gets to know you. Jasne, Geoffrey. Ja ciebie też chyba mogę zdzierżyć kawałek dłużej. Jolly good. It will be a regular adventure. And it will do me some good to rough it for a while. Onward! Dobra. Jest nasz czarodziej, który nie czaruje. Zobaczmy, co tu mamy. Ciekawe. Coś więcej? Chyba nie. Tak, ci Gorgard strasznie dużo obrażenia zadawali. Więc przychodząc tutaj nieprzygotowany, można się nieźle zaskoczyć. Chyba tędy mieliśmy iść. Tak, trochę nam też chyba uszkodzili niektóre zbroje, co? Tak, ty trochę oberwałeś. Ty też trochę. A że w niedalekiej przyszłości będę musiał się zastanowić nad ich naprawieniem. Oczywiście mogę samemu w pewnym momencie zacząć inwestować w naprawianie. Ale nie jest to bardzo przydatna zdolność. Można po prostu naprawiać przedmioty u kupców za złoto. Nie wiem, zobaczymy. Jeżeli będę miał jakieś w przyszłości wolne punkty, to może. Dobra. To wszystko. Zombiaki już powinny przestać wstawać, więc możemy pozbyć się tych, którzy tutaj zostali. Dobra, towarzysze, jeszcze tutaj grupa. Dobra, Geoffrey, że doczekam się dnia, w którym rzucisz chociaż jedno zaklęcie. Byłoby miło z twojej strony. O, i tutaj już nic nie ma. Ekstra. Dobra, to się zeszło dłużej niż myślałem. Ale za to... Właśnie, jest jedna rzecz, którą zapomniałem pokazywać. Towarzysze zazwyczaj, przynajmniej ci, którzy mają głos, zazwyczaj mają... coś ciekawego do powiedzenia. Co teraz powinniśmy zrobić? We should try and find Gilbert Bates, seeing as how that ring is his. He's fairly famous. They say he invented the steam engine, and I think he lives in Tarant. What is it that you want of me? What can I answer for you? Co powiesz o tym miejscu? Huh, Ashbury. I hate towns like this. Boring, backwards people. Not much in the way of excitement either. Dobra. Jeffrey chyba ma ciekawsze komentarze. Wojnat, całkiem niezły nim
Relacje mamy. What is it you're bothering me with now? What is it you're bothering with me now? Co to za gość? Nie, prosto sobie chodzi. What is it you're bothering me with now? Yes, I suppose I could answer a few trivial questions. Co powiesz o tym miejscu? Ashbury? Two words. Old people. Of course, there is quite an interesting castle not far from here. I seem to remember something about it being haunted. Just my sort of thing. Dokładnie. Zamek w Ashbury jest nawiedzony. Kiedyś się tam udamy i go odnawiedzimy. Czy raczej sami go nawiedzimy. Zależy, jak na to patrzeć. Ale póki co zajmiemy się innymi rzeczami. Udajmy się do Tarant. Zobaczymy, co to za magiczne świecidełka nam się trafiły. Przejdziemy sobie może teraz tą stroną bardziej. Może coś znajdziemy ciekawego. No. Ale podziurawił Soga. Serio? Z takiej odległości? Trzy pudła. Dobra. Jaki dobry ekwipunek miałeś. Dobra. Twoją zbroję jeszcze zaraz ciągniemy. Dobra. Kto chce mieć ten hełm? Jeffrey, ty nie masz żadnego hełmu. Możemy też ci dać zbroję. Póki co nie mamy żadnej szaty dla ciebie, więc po prostu będziesz miał tą zbroję. Dobra, i buty. Virgil, proszę buty dla ciebie. A nie, ty już masz fajniejsze. Te magiczne. Dobra, to Jeffrey. I cóż, rękawice. No właśnie. Te są chyba lepsze, co? DR 6, DR 5. Tak, te są lepsze. Te sprzedamy. Ty masz te krasnoludzkie, tak? Tak. No i dobra. Czy to już daje ci jakąś szansę na krytyka? Nie, dobra. Ten pan. Potrzebuję twoją zbroję. Jeffrey. Zbroja dla ciebie. Może nie jesteś najlepszym wojownikiem, ale trochę może wydłuży to twoje życie. Czekamy sobie do rana. I tak, standardowa runda po sklepach. Tak, czy masz saletrę, dobry człowieku? Masz. To bardzo dobrze. Te bandaże mógłbym zacząć dawać Virgilowi. Ale nie. Dobra. Nic więcej od ciebie nie potrzebuję. Przydałby się drugi kondensator na drugi pierścień zręczności. Zobaczmy, czy go będą mieli. Ta. Weźmiemy sobie saletrę również. To tyle, dobra. Właśnie przy okazji
przydała się parę więcej mołotowów. Dobra. Ja mam baterii 30, tylko powinno nam wystarczyć póki co. Jak już będziemy potrzebowali. Dobra, i tak. Pierścień. I tak, nie wiem komu to dać. Może dam Sogowi. Bo on powinien jako tako być w stanie tego użyć. A, jakiś pierścień też zgarnął. Skądś nie zauważyłem. Pewnie odporność na truciznę mu daje. Czego chcemy identyfikować? Raczej nie. To jest raczej po prostu odporność na truciznę. Nie potrzebujemy płacić 100 zł. 100 zł, żeby za to wiedzieć. Dobra, co jeszcze chciałem powiedzieć? Dobra, zajrzyjmy jeszcze do technologa, czy znajdzie jakąś, czy będzie jakaś fajna broń u niego? Nie. Czy coś od ciebie potrzebuję? Raczej nie. Dobra, to dziękuję. Część tych rzeczy może uda nam się sprzedać krasnoludowi tutaj. Dokładnie. Przydałaby nam się też jakaś duża nowa zbroja duża dla Soga, ale chyba nic takiego nie dostaniemy tutaj. Dobra. No nieważne. A jeszcze jeden sztylet mam. Niepotrzebny. Dobra. Zobaczmy, co tam te... Co te dwie bronie robią. Jeszcze. Zapytajmy się towarzyszy. Tarrant? I don't know much about the place. I don't much like cities. Always feel so crowded, hedged in. I'd rather not say any more about it, really. Virgil. What is it you're bothering me with now? Yes, I suppose. What do I know of this place? This is Tarrant. What don't I know of it? Full of barbarous technologists and uncultured laborers. That damn city screams new money. You'll be hard-pressed to find a decent cup of tea in this place. Not to mention, they're not very fond of magical types like myself. Może tutaj ludzie nie lubią cię z innych powodów, czy coś. Nie wiem. Dobra, jedźmy do doków. Dobra, udajmy się do tej cyganki i zobaczymy. Właśnie, Virgil, jako ty masz broń? Ten krótki miecz elficki. Nawet w pełni nie wykorzystujesz jego mocy, co? 60%. Sok, ile ty masz właściwie mocy tego miecza? 50%. I tak dobrze. Dobrze dla ciebie działa. Dobra, te bronie mogą się przydać może Jeffreyowi, bo ten miecz, który obecnie ma, to... Dużo nim nie ugra. Nawet gdyby umiał się nim posługiwać. O, mądra kobieto. Powiedz mi, co to mam za przedmioty. Inferno Hammer oraz przeklętych Chains for a Stone Drain Will Calls Free Zombies. Ok. Ciekawe. Ten młot. Czy będzie ci bardziej pasował?
Momencik, te dwie rzeczy za chwilę weźmiemy. Nie. Virgil, czy chcesz ten młot? Zdecydowanie. Jeffrey? Dobra. To nie będzie ci potrzebne. Każdy jakoś ma broń zapasową. Chcesz coś z tego kupić? Nie. Mroczny hełm. Ciekawe. Zwiększa nastawienie magiczne oraz zmniejsza charakter. Okej. Są szaty skradania. Raczej niepotrzebne nam. Jak już chcemy mieć jakieś szaty, to coś, co by było dosyć obronne dla Jeffreya. Dobra, zajrzyjmy jeszcze szybko do złomiarza i weźmy się za to, co mamy robić. Jak tam moja waga? Niedobrze, no to dlatego, że mam trochę złomu. Właśnie, poziom 11. Inteligencja plus 1 i to, co mnie interesuje, flow spektrometr. Dobra, ten spektrometr. Small electrical parts. Okej. To. Dobra. Gdzie mi to wylądowało? Tutaj. Dobra. Kiedy to mamy wyekwipowane miejsce tarczy, to będzie nam wykrywał pułapki. Więc ten jeden schemat kompletnie eliminuje z gry coś takiego jak umiejętność wykrywania pułapek spot trap. Nie żeby to było jakoś super przydatna ta umiejętność. Bo w pewnym momencie twórcy gry chyba zapomnieli, że umieścili mechanizm taki jak pułapki. No i dobra, a poza tym mamy tylko kilka miejsc, w których ten będzie nam przydatny. Dobra. Dobry człowieku. Nad nieźle płaci za przeklęte rzeczy. Czy masz może tubę? Nie masz tubę. Dobra, nieważne. To sobie również potrzymaj. Jedne buty mogę jeszcze zatrzymać w zapasie. No dobra. Sok. Trzymaj te buty. No i dobra. Chyba tyle. Weźmy się do roboty. Mianowicie idźmy do pana Cedrica Appleby. Już przechodziliśmy raz koło jego... Jak to ująć? Fabryki może. Niepotrzebne. Chyba gdzieś tutaj jest. Tak, tutaj. Koło świątyni Panari. Bodajże. Dokładnie. Rezydencja pana Cedrica Appleby. O, głośno tutaj. Dzień dobry panu. Co wiesz o Gilbercie Batesie? Gilbert Bates jest pospolitym złodziejem, bla 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 bla. A to oszust. Czekaj moment, co on mówi? A, mówi w sumie prawdę, że zadawał się z krasnoludami i że to oni dali mu schemat maszyny parowej. A to oszust. Jak to możliwe, że wynalazł tak dużo rzeczy od tamtego? Wszystko ukradł ode mnie, wszystkie wynalazki, bla bla bla.
Jak to możliwe? Musi być upokorzony. Musimy go wyjawić prawdę o nim. Za to, jakim jest oszustem. Co planujesz z tym zrobić? Nie jestem pewny, że nie wiem, czy jesteś pewny mojego zaufania. Zapewniam cię, że możesz mi zaufać. Zobaczymy, czy jesteś zainteresowany w udowodnieniu, że mogę ci zaufać. Jasne. Bates pracuje nad nową maszyną parową. Ukradł schemat ode mnie, oczywiście. Musisz zniszczyć prototyp. Jak to upokorzy go i bla bla bla. Dobra, weźmiemy się za to. Jest na końcu Ten Hands Alley. Ta maszyna, dobra, jak tu głośno. Dał nam dynamit do tego zadania. Dobra, jedna rzecz odnośnie Cedrica Appleby. O, Virgil, zużyłeś wszystkie potki, które ci daliśmy. Fajnie. Jedna rzecz odnośnie Cedrica Appleby. Jeżeli nie skojarzyliście jeszcze do tej pory, Gilbert Bates, najbogatszy człowiek w Arcanum. Wiadomo, do kogo jest to odniesienie. Cedric Appleby, największy konkurent Gilberta Batesa. Przynajmniej w czasach, kiedy ta gra powstawała. Jeżeli nie wiecie, do kogo są nawiązania, że Cedric Appleby kim powinien być, cóż, w naszej rzeczywistości to bardzo smutne, ale Cedric Appleby zmarł na liżmę. Tyle mogę podpowiedzieć. Dobra, momencik. Gdzie to właściwie jest? Ten Hands Alley. Musimy się jakoś dostać do środka. Pytanie, czy jak się po prostu wparujemy i zaczniemy mordować wszystkich na lewo i prawo, to czy będzie z tym jakikolwiek problem? A co, strażnicy są na 27 poziomie? I ten gość nie ma klucza tak właściwie. Zastanawiam się. Ewentualnie jest jeszcze inna opcja. Możemy podjąć się roboty ochronienia tej maszyną Gilberta Batesa i potem samemu ją zniszczyć. Nie jestem pewien. Dobra. Muszę zbadać nam dostępne nam opcje. Bo dokładnie nie wiem, co możemy teraz zrobić. Tu nie ma tej maszyny. Ale tak byśmy zabili gościa, to nie ma on klucza, żeby wejść do środka, więc to nam nic nie da. Dobra, to się zastanowię. I cóż, i w przyszłym odcinku pozbędziemy się tej maszyny i... Co jeszcze? I cóż, i dalej będziemy kontynuować wątek Cedrica Appleby. Bo to jeszcze nie wszystko, co będzie miał nam do powiedzenia. Dobra, póki co dziękuję wszystkim za uwagę. I do usłyszenia. Cześć!